Cześć, nazywam się Mateusz Ambrożak i jestem trenerem w firmie Expose. Ten kurs online ma za zadanie przeprowadzić Cię przez zaawansowane aspekty pracy z programem, najpopularniejsze funkcjonalności i formuły, jakie wykorzystuje się w Excelu, a finalnie zostaniesz przygotowany, aby podejść do egzaminu MOS na poziomie eksperckim. Można zadać sobie pytanie, czym właściwie jest ten MOS? Microsoft Office Specialist, bo taki jest rozwinięcie tego skrótu, to jeden z najbardziej znanych systemów certyfikacji na świecie, jeśli chodzi o branżę IT. Posiadanie certyfikatu MOS świadczy o biegłości w danym programie pakietu Office oraz może być cennym wyróżnikiem na rynku pracy, tak naprawdę niezależnie od pracodawcy, ponieważ certyfikaty MOS są wydawane i uznawane na całym świecie. My podczas tego kursu będziemy zajmować się przygotowaniem do egzaminu na poziomie eksperta, który, jeśli zostanie pomyślnie zdany, zakończy się również certyfikatem Microsoft Office Specialist Excel Expert. Na tym kursie poznasz techniki zarządzania arkuszami i skoroszytem, zarządzania danymi w komórkach i zakresach, powiemy sobie o dostosowaniu środowiska programu Excel do potrzeb danego projektu i jak dzięki temu zwiększyć swoją produktywność. Dowiesz się, jak tworzyć zaawansowane funkcje i używać różnych typów adresowań. Nauczymy się chronić arkusz i skoroszyt. Poznasz takie narzędzia jak konsolidacja, poprawność danych czy narzędzia analizy warunkowej, a także pomówimy o formatowaniu warunkowym i niestandardowych formatach liczb. Dodatkowo poznamy podstawy pracy z zaawansowanymi wykresami, tabelami i wykresami przestawnymi, a na sam koniec dowiesz się, jak stworzyć w Excelu proste makra, zmienić preferencje językowe oraz oczywiście wykonamy przykładowe zadania egzaminacyjne, tak abyś zobaczył, co Cię czeka podczas finalnego egzaminu MOS. Sam egzamin trwa 50 minut, gdzie do wykonania będą różne zadania. Egzamin składa się z kilku projektów, a w każdym z projektów będzie do wykonania kilka poleceń. Każdy projekt jest zbudowany w taki sposób i operuje na danych, które przypominają prawdziwe dane, takie, które można napotkać w codziennej pracy. Po ukończeniu wszystkich projektów lub po wyczerpaniu się czasu dostaniesz informację o podsumowaniu wraz z liczbą zdobytych punktów. Aby zaliczyć egzamin i uzyskać certyfikat, należy zdobyć minimum 70% punktów. Tyle tytułem wstępu. W kolejnym filmiku przejdziemy już bezpośrednio do zadań i do pracy z programem.